Dzień dobry, kochani, witajcie w niedzielę. Ja się ogarnęłam trochę i będziemy się zaraz ogarniać, szykować, wyjeżdżać. W sensie z domku wyjeżdżać, z Jarosławca jeszcze nie. Więc no, trzeba zrobić śniadanie. Włosami moim. Nie wzięłam sobie odżywki z domu. Mam takie szopy. W sensie, no jak nie biorę odżywki, to muszę bardzo intensywnie rozczesywać te włosy, bo się plączą. No więc ja wstałam, ogarnęłam się, już mam część rzeczy popakowane. Popakowane nasze brudne ubrania, bo zawsze kładłam te brudne ubrania razem z czystymi do walizki, ale to nie jest dobry pomysł. Ja muszę następnym razem brać sobie taką dużą siatę i do tej dużej siaty wkładać te brudne ubrania i wtedy ewentualnie do walizki. A teraz nie mamy ich jakoś dużo, więc się zmieściły do tej torby od basenu jednej. A drugą będziemy brali, bo jedziemy. Jasiu, weź zobacz, jakie są ceny biletów do tego aquaparku, jo? No. Bo chyba pojedziemy do tego aquaparku. I tam się nie chce, ja bym najchętniej pojechała nad morze i poleżała. Ale chłopaki chcą. Więc chyba pójdziemy. Znaczy się pojedziemy. Już tak blisko jesteśmy. No. A potem najwyżej na jakiś obiadek i jeszcze pochodzić nad morzem. I myślę, że tak o 18 gdzieś pewnie będziemy wracać do domu, żeby jeszcze przygotować na jutro chłopaków. Pewnie w domu trzeba będzie zrobić ogień, bo znając życie, woda będzie zimna, więc będę musiała jeszcze ogarnąć to, bo chłopaki jutro do szkoły, a ja jutro do pracy. Więc tak. A wiesz, o której jest, to jest jeszcze tam wymięte? A o której jest otwarte? No dobrze, no my o 11 stąd dopiero wyjeżdżamy. To akurat rano tam nie będzie dużo ludzi, wiesz? Mam nadzieję przynajmniej. Dobra, moje włosy są jeszcze takie trochę lekko mokre. Ale wiecie co, tam moją starą suszarkę teraz używam. I jakie to jest porównanie z tą nową. Ta nowa w ogóle ma więcej tych nawiewów. Tam można sobie mocniej ustawić, mniej i tak dalej. A ta stara, ona ma tylko jeden rodzaj nawiewu. I no i ma ciepło zimno, ale to takie słabe, tak powoli to suszy, że szok. I jak ja ją używałam, to ona była dla mnie ok. I tak mi się wydawało, że jest naprawdę mega w porządku. A teraz jej nie używam, tylko zabieram ją właśnie na basen czy gdzieś. No to jest okropna. Strasznie gorące to powietrze jest wychodzące z niej. No ona już po prostu jest stara i wydaje mi się, że już też jest przegrzana może. No. No gadaj szybciej. Ja dwa dni później. Jasiu się. No Jasiu. Zaczniesz coś gadać i nie kończysz. Bez sensu. Jak ja czegoś takiego nie lubię. Dobra, wystarczy. No. Za ile? Za osobę? No chyba ich pogięło. Ale na cały dzień czy na godzinę? No to zobacz. Co? Ekskluzywne śniadanie. Dobra, my już na jedzenie. Ja już posprzątałam. Jeszcze chyba jedną kawę sobie zrobię. Wczoraj sobie kupiłam taką malutką kawę.
Aj, chyba jeszcze jedną kawę sobie zrobię. Tutaj popijamy sobie soczek z lodem. Chłopaki też. Fajne są te kubki z lodem. To jest genialne. Ja wam powiem, że na lato wczoraj kupiliśmy sobie cały woreczek lodu i sam lód wsypywaliśmy tutaj. I można kupić sobie takie na przykład 3 kubki. Potem je wykorzystywać cały czas. Mycie i od nowa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Fajnie by było, jakby były takie kubki wielokrotnego użytku, ale nigdzie nie widziałam czegoś takiego. I co? Czemu ty zamykasz? Co się stało? Fenek! Od środka chyba nie da rady zamknąć. Co się stało? Jaszu nie pije. Ojej, zawołaj go tutaj. Ale mamy nie zamykaj, bo jak my pojedziemy? No ja chcę wyjść. Fenek! Trochę lipeczko. Może to później włączają, może nie ma chętny. O mój Boże, i co teraz? A mam na to nie są wszystkie zjeżdżalnie. Tam po drugiej stronie jeszcze są. Mhm. Ale są takie malutko większe. To wcale nie ma. Może to w ogóle nie jest otwarte teraz, może to jest tylko w sezonie otwarte. No. To wcale nie jest 20-metrowa zjeżdżalnia. O matko. Ciekawe, czy woda jest ciepła. A mama idzie? Mama ulubiona. Co? No masz rację, położysz obok hamaka, a ja będę się tam opalać i ja będę co chwilę do was zachodzić. Czy Fenek będziesz chciał, żebym szła z wami? Co? Ale tu jest gorąca woda, co? Wiem. Jak się wyjdzie, to jest gorąco. Patrz. Wychodzimy żwawiej, bo w końcu ktoś kostki jedzie. Wychodzimy. Daj żwawiej, żwawiej. No, wychodzimy, wychodzimy. No, idź się. Jasiu. No, chodź szybko, wychodź. Szybko wychodź, Fenek, bo Jasiu w ciebie wnyka. Szybko. Na bok, no. No, wychodź. Ale Jasiu zrobił falę. Fajnie? Chcę. Chcecie? Chcę jeszcze raz. No dobra, no to idźcie jeszcze raz. To idźcie jeszcze raz, no. Ja założyłem. No biegnie. No on czeka, bo tam zielone światełko musi się zapalić, wiesz? No teraz ja się pojedzie. O nie, tu są kruki. Ej, ej, fala będzie, chodźcie. Jasiu, fala będzie teraz, chodźcie na falę, jo? No tak, bo to jest rura. Idziemy? Tak, szybko. Tam jest, jeszcze w niej jest ciemno. Mhm. Już opukałeś się? Będzie fala? Ja myślę, że jo. Jest fala, Franek. Ja muszę odnieść telefon, jo? Fenek, tam na rogu klapki zdejmujemy. Na rogu. No idź. Fenek! Tylko nie idź daleko! Franciszek, poczekaj na mnie!
Chodź! Jaś! No! No! No, puść! Mam to specjalnie robić. Jasiu! No, chwyć się tutaj! Jasiu, ja cię puszczę i ja pójdę. Byłaś! No, by... Jasiu! Byłaś, Franek, ty wpadniesz! Wychodź, Jasiu, sam! No, wychodź! No, wyratujcie! No, daj! Boże święty! Zaraz ratownika będziemy musieli wołać. Nie wiem, no zobaczę na ten bilet, tak? No a ty tutaj weź na zjeżdżalnię, żeby wyjść. A ja pójdę z drugiej strony. No idź. Chodź, zobaczymy jak ja się zjeżdżę. Jasiek! Chodź! Za chwilę Fianek, bo znowu nam czas przeleci. Tam też nam chyba nie przeleciało, bo tam było 17. Jasiu, policz to. 11, 17. No. To do której to powinno być? I 2,5 godziny. Dziwnie, kurczę. Fajnie było w tym aquaparku, ale słuchajcie, dziwnie z tymi biletami tam, bo po pierwsze to nikt nie powiedział, ani nigdzie nie jest napisane, że nie można sobie później dokupić czasu, czyli jak my wykupiliśmy na 2,5 godziny, no to nie można było sobie potem pójść i dokupić bez limitu, co dla mnie jest trochę bez sensu, no bo powinno być taka opcja, że dopłacasz 20 zł i masz potem bez limitu. Musisz od razu albo kupić na 2,5 godziny, albo od razu bez limitu. No a skąd masz wiedzieć, czy będziesz od razu tak długo, nie? Czy ci się w ogóle spodoba? No i potem za każdą minutę dopłaca się złotówkę. Teraz, które ja to tu mam wsadzić. No, za parking, gdzie mogliśmy stanąć naprzeciwko i żałuję, że nie stanęliśmy. 15 zł za te 2,5 godziny.
No, w sumie trzy. Liczmy, że trzy, bo zanim my tu doszliśmy, bo tu trzeba iść kawałek, więc 3 godziny. Więc łącznie to nas wyszło 300 zł wszystko. Bilety i ta opłata parkingowa. No więc fajna to jest zabawa, ale wtedy już lepiej od razu wykupić sobie na cały dzień bez limitu i stanąć gdzieś, gdzie nie ma płatnego parkingu, czyli tam naprzeciwko. Mogliśmy zostawić nawet samochód tam w tych naszych domkach. Podejrzewam, że też by nic nie mieli, nie? Przeciwko temu. No, idziemy coś zjeść, co? Jesteście głodni? A macie wasze picie, bo mój lód się roztopił. Ja swoje lód mam wcześniej. Mój też. Mój też. Chcesz? Masz. Mi też się roztopił. No to wypij. To też jest woda. Gdzie idziemy jeść? Tam, gdzie wczoraj chcieliśmy, a była kolejka? Jasiu, tam, gdzie chciałeś tą sałatkę? Mhm. No dobra. Chociaż jedną knajpę fajną tutaj mamy. Ale ja już jestem dzisiaj wymęczona. Teraz bym poszła na plażę i poleżała normalnie. No, to jest 14. Licz, że będziemy pewnie 30 minut czekać na jedzenie. No to jest gdzieś 15, jak zjemy. To jeszcze możemy sobie iść do 18, pochodzić po plaży, albo weźmiemy kocyk i ja się położę i będę opalać. Albo odpoczywać. Kurde, to tu jest dzisiaj zamknięte. A ja chciałam sobie ten łańcuszek kupić. I musimy kupić jakiś ten, jakąś pamiątkę jeszcze. Dobra, jedź tą bejcą, a nie panikuj. Nie, nie. Nie, nie. Gdzie on tam wjeżdża? Kurde, panie. Tutaj była księgarnia, o. I to był tu ten skręt, nie? Tak. Dobra, tu przyjdziemy po pamiątki. Są pozycjonowani wysoko, dlatego też. No. Dobra, Narka. No teraz jak wy po to zejdziecie? Zjedliśmy, słuchajcie, ale tak się naszarłam. Znaczy się dobre było. Chłopaki chyba też. Franek na każdym naszym wyjeździe nad morze wsuwa do szar z frytkami. To jest jego ulubione danie. Codziennie to samo. I mówi do mnie, przecież mi nie zabronisz. No ja mówię, no nie, pewnie żyję, bez ryba zdrowa. To nic, że w tej panierce, ale... No i idziemy się przejść tutaj na ten koniec tej plaży Dubaj. Pochodzić sobie trochę jeszcze... Trochę spalić, potem jeszcze sobie gofra zamówimy, zjemy, więc tak. Tutaj w ogóle są przejścia, ale one są zasypane piachem. Przez jakiś sztorm był, ktoś tam mówił, jak szliśmy, że był niedawno sztorm. I tutaj normalnie są takie betonowe ścieżki, tylko one są zasypane tym teraz po prostu. Bo nawet dla niepełnosprawnych są przejścia. Tylko tak, mnie to zastanawia, jak to jest przejście dla niepełnosprawnych, jak tutaj dalej są kamienie. Co? Tu dalej są przecież kamienie. Tu jest niby zejście. Nie rozumiem tego. Chyba, że tam jest zasypane dalej. No nie wiadomo. Ale pięknie. Wy już umieracie? Co? Szukasz kurczę, a ja... No.
Ale zimna woda. Ale już głęboko jest. No. Spalenie do morza, to wyjdę na pół i nam widły w pijesku. Już nie powiem co. Ja sobie tutaj zbierałam. To jest już wyrób człowieka, prawda? Szkło. Nie. Mama, pierwszy znalazł. Pokaż. Oja. Bursztyn. Chyba faktycznie, Jasiu. No przezroczysty jest. A musisz jest przezroczysty. No. A masz kieszeń? Pokaż. Nie, mam. Pokaż. A włożysz, żeby nie zgubić? Dobra. Pokaż. No to są bursztynki. Wydaje mi się, że tak. No. Bardzo prawdopodobne, że to bursztyn. Nie, to jest szkło. To jest bursztyn. Nie, to było szkło. Patrz. Jaś. Kurde, nie wiem, nie znam się. To jest... To nie, to jest kamień. No to weź. Ale widzisz, jaki ładny? No, ładny. Ja nie mam nic jednego, ja mam bursztyn. Au. Ale bursztyn mi nie gnieć. Ale tu się zapada strasznie ta plaża, ten brzeg. Strasznie. No i dobra, kochani, ja uwielbiam polskie morze, więc trochę wam go też pokazuję, jak jedziemy. I tak sobie tu usiadłam. Chłopaki zbierają bursztyny. Mm.
No, posiedzimy troszeczkę. Znaczy się ja posiedzę troszeczkę, posłucham sobie szumu fal. Odpocznę i musimy wtedy wracać. Mamy kawałek, bo przeszliśmy pewnie z kilometr co najmniej. Więc taki to będzie dzisiaj koniec naszego wyjazdu weekendowego. A Frankowi się bardzo podobało, jak byliśmy na tym aquaparku, to powiedział, że moja rodzinko, chodźcie tu. Śmiać mi się chciało. No, ale fajne, to bardzo miłe było. Zawsze nas nazywa rodzinką, jak gdzieś jesteśmy, to mówi, że jesteśmy rodzinką. Bardzo fajne to jest, że on tak do tego podchodzi. No, więc tak. Zostawię was trochę z tym szumem fal. Ci, którzy mają daleko, żeby sobie posłuchali. Chociaż może w ten sposób jakoś. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Dobra, kochani, my przyjechaliśmy do domu. Trzeba wypakować ten cały majdan. Po drodze byliśmy jeszcze po dwie paczki, ale to wam pokażę chyba jutro. Czy ty już możesz iść do spania? No, tutaj parę rzeczy jeszcze ze śniadania nam zostało, więc muszę to wszystko wypakować. Wypakować, potem poukładać to pranie, które mi zostało. Ogarnąć tu wszystko do rana, więc jest tak, 21, słuchajcie. 21, a ja muszę jeszcze iść ogień zrobić, więc no, dużo rzeczy przede mną jeszcze. Franciszek oczywiście zgłodniał, jak zwykle. Dobra, kolejny magnes, słuchajcie, do naszej kolekcji z takim bursztynem. Chłopaki szukali takiego bursztynu, coś tam znaleźli. Nie wiem, czy im się udało znaleźć taki, ale coś tam znaleźli, stwierdzili, że będą zbierać zawsze z naszych podróży jakieś pamiątki. To wam jutro pokażę. No, a to przyczepiamy tutaj.
trochę ogarnęłam. Tam jeszcze na tym krześle mam całą stertę prania, ale nie ułożyłam sobie w szafie dwóch półek, bo to już jest za późno. To już jest, słuchajcie, to już jest 8 minut po północy i no, ale no niestety, ja musiałam iść zrobić ogień, musiałam nastawić pranie. Co jeszcze? Chłopaki się nie kąpali. Nie wiem, no po prostu oni brali też prysznic po tym, Jezu, Boże Święty, po tym aquaparku, ale no podejrzewam, że fajnie byłoby, gdyby wzięli ten prysznic, ale oni nie chcieli czekać i ja też nie chciałam ich męczyć, bo to już była 21, a rano muszą wstać wcześniej, żeby jechać ze mną, więc wiecie, ja chciałam też tutaj ogarnąć, więc wolałam, żeby się położyli Franek i tak później zasnął, no ale mam nadzieję, że rano wstanie. A ja wszystko wypakowałam, ułożyłam to, co miałam. Wyjęłam jeszcze jedno pranie z suszarki, też to poukładałam, pościeliłam tutaj tą kanapę, to, ten kocyk już też wyprałam w piątek, bodajże go prałam, on dzisiaj był taki już dobrze suchy. No więc tak, jeszcze tam się pierze i będę pewnie nastawiać jeszcze jedną pralkę i suszarkę. Nie, czy nie? Nie, chyba nastawiłam już wszystko. Nie mieliśmy jakoś za dużo tego na ten weekend, bo wiecie, mieliśmy tak naprawdę krótkie rzeczy, chłopaki mieli krótkie spodenki, więc jakoś dużo tego nie było, no bo nie było zimno. A też nie przebieraliśmy się 5 razy dziennie, no nie oszukujmy się, więc nie było tych ubrań, była jedna torba, tylko ta basenowa, a druga torba to były ręczniki, stroje kąpielowe i bokser te chłopaków, kąpielówki. Więc jakby dwie torby, tylko prania, to i tak naprawdę spoko jak na ten weekend. Wyprasowałam koszulę, jak widzieliście, wrzuciłam dla Was vloga i idę szybki prysznic taki wziąć naprawdę, bo jestem taka spocona. Po tym aquaparku nie brałam prysznica, bo chciałam sobie szybko po prostu włosy wysuszyć i nie szłam pod prysznic, no i to był błąd, bo czuję, że jestem taka zapocona jednak. Jednak ta woda z tym chlorem, to trzeba to z siebie spłukać, więc idę. Szybki prysznic i wstaję o 5 rano, więc dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. I mam nadzieję, że jutro jak wrócę z pracy, to ogarnę resztę tego bałaganu w tej kuchni, bo już po prostu nie mogę na to patrzeć. Chyba też wezmę się za umycie lodówki na zewnątrz i w środku. I za ogarnięcie tych kwiatów z tego kurzu i za tą szafę. To jest plan na jutro. Jutro też pokażę Wam, co mam w tych paczkach, bo mam dwie koszule z Bonprixa. Te, o których mówiłam, że są takie, znaczy się jedna, o której mówiłam, że jest taka fajna i ona mi się poplamiła. Ja ją noszę na co dzień, ale chciałam mieć taką samą właśnie do noszenia tak, wiecie, normalnie wyjściowo, że tak powiem. I wzięłam sobie też ciemniejszy odcień jeansu, ale zobaczymy, która bardziej mi się spodoba, najwyżej jedną odeślę. A w drugiej paczce jest biżuteria od Anki Krystyniak, więc ja sobie teraz do niej zajrzę szybko, bo chcę ją sobie założyć, ale jutro Wam ją pokażę. No, to nie będzie taki open box, tylko jutro Wam ją pokażę. A open boxa sobie zrobimy z tymi koszulami, zrobimy sobie sprzątanie jutro. Więc tak, i jeszcze jutro jedna ważna rzecz, to jest telewizor. Tylko ja właśnie nie wiem, czy my go nie będziemy odsyłać, ale to już jest inna para kaloszy do opowiadania jutro. Więc ja lecę, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za całe wsparcie. No i dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. W ogóle patrzcie, jak ja się dzisiaj trochę opaliłam. Nawet mnie trochę chwyciło, powiem Wam, że tak widzę. Widzę, że trochę mnie chwyciło, naprawdę tam w tym aquaparku wchodziliśmy i wychodziliśmy z wody i ciągle do wody, więc a chłopaki też są lekko opaleni, a niczym się nie smarowaliśmy przeciwko jakby z filtrem, więc fajnie. Trochę jeszcze tego słońca
gdzieś tam złapaliśmy, a pogoda była przepiękna. Jeżeli będziecie chcieli linki do tego miejsca i tak dalej, gdzie tam nocowaliśmy, jak ja nie wrzucę, to mi przypominajcie. Także dzięki, pa!